Zacznijmy od tego, że Pan Bóg zbawia tych, którzy zbawienia potrzebują. To znaczy, brzmi to zupełnie banalnie, ale w praktyce może czasami nam to uciekać, że zbawienia potrzebują ci, którzy tak naprawdę bez Pana Boga powinni, mówiąc zupełnie ogólnie, pójść do piekła. Czyli w gruncie rzeczy wszyscy my, gdyby Pan Bóg odjął swoją łaskę, gdyby Pan Bóg zabrał swoje miłosierdzie, to nie znaczy, że jesteśmy źli dzisiaj, najgorsi i w ogóle, że trzeba nas wyrzucić do kosza. Tyle tylko, że nie ma w nas zdolności do tego, żebyśmy zasłużyli na niebo. Brzmi to trochę straszliwie, ale nikt z nas nie ma w sobie takiej mocy, takiej wiary, takiej wytrwałości, czy takiej też cierpliwości wobec innych, żebyśmy mogli w sobie sami stworzyć coś takiego, co byłoby godne nieba. Więc zbawienie polega na tym, że Pan Bóg nam niebo podarowuje. Ono nie jest zapłatą, ono nie jest nagrodą dla grzecznych dzieci, ale jest łaską dla tych, którzy rozpoznając swoją niemoc, swoją bezradność, oddają się Panu Bogu i proszą Go o tę łaskę. No bo jeśli prześledzimy tak pokrótce chociaż tę modlitwę faryzeusza, to w gruncie rzeczy ta modlitwa jest zupełnie w porządku. Zupełnie elegancka modlitwa. Jest w niej dziękczynienie, jest zwrócenie się do Pana Boga. On pokazuje, co robi dobrego i to są faktycznie rzeczy dobre, zgodne z prawem, z obyczajami. Pości 2 razy w tygodniu, daje 10 ze wszystkiego, co nabywa i to jest ekstra, super. Poza tym mówi, że nie jest tak jak inni źli ludzie, jak zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak celnik. I teraz znowu, jest rzeczą bardzo dobrą nie być celnikiem, zdziercą, oszustem i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby rzeczywiście celnik, gdyby ten faryzeusz szedł za tym, co mówi, gdyby ta modlitwa, którą wypowiada, rzeczywiście szła z jego serca, wszystko byłoby super. I prawdę mówiąc, gdyby nie komentarz Pana Jezusa na początku, że dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, ale ten Jezus tak określa, że ten był dufny w sobie, że ufał swojej sprawiedliwości, to trudno byłoby nam rozpoznać, co jest nie tak w tej modlitwie faryzeusza, ale rozumiemy, że chodzi o to, że on rzeczywiście robił dobre rzeczy i nie robił rzeczy złych. Tyle, że w tym pokładał swoją ufność. To była jego nadzieja na zbawienie. Że przychodzi do Pana Boga, mówiąc niejako, no widzisz, ja już zarobiłem sobie na niebo, no bo robię wszystko, co trzeba, a zupełnie odrzucam rzeczy, których robić nie powinienem. I o ile rzeczywiście to byłoby zupełnie świetne w nim, o tyle już to, że buduje swoją wartość, swoją ufność na tym, a na dodatek on patrząc na drugiego człowieka, na tego celnika, mówi, nie jestem jak on, czyli jestem lepszy, to znaczy, że jestem dobry. I to już jest oczywiście fikcja, bo to, że ja jestem lepszy od ciebie, co zdarzyć się może, nie znaczy, że jestem dobry. Być lepszym od kogoś nie zakłada, że ja jestem od razu dobry w oczach Pana Boga. Bardzo często budujemy naszą wartość, już tam nawet nie chodzi o zbawienie, o życie wieczne, ale generalnie możemy budować swoją wartość na deptaniu drugiej osoby. I to ja przesadzam oczywiście, bo nie chodzi mi o jakieś takie już zupełne odrzucanie i tak dalej, ale nawet w myślach, jeśli widzę czyjeś błędy, czy ktoś się na przykład stara mniej niż ja, czy robi mniej niż ja, może dać mi to takie błogie poczucie, że ja właściwie jestem już dobry, skoro jestem lepszy od ciebie. Ale to może być zupełna fikcja. Nie muszę być wcale dobry w oczach Pana Boga, będąc lepszym od ciebie. Więc to, co robi faryzeusz i to, co odrzuca, to są rzeczy super. Tyle, że jego błędem zdaje się jest to, że stąd bierze poczucie tego, że jest dobry. Celnik natomiast odkrywa, że zrobił rzeczy złe. Być może ma na myśli, on tu oczywiście nie mówi o konkretnych grzechach, tylko ogólnie mówi, że jest grzesznikiem, więc prawdopodobnie może mieć na myśli, co zrobił innym ludziom przez swoje te działania jako celnik. Zabierał im
jakieś rzeczy, być może nakładał za wysokie cło, ktoś tam przez niego być może zbankrutował, ktoś był głodny, ktoś płakał, przestraszone były dzieci, bo tam ojca źle potraktował i tak dalej, więc być może to wszystko stanęło mu przed oczami i on mówi, kurczę, ja nic z tych rzeczy nie potrafię odkręcić, nic nie potrafię zmienić. Poraniłem masę ludzi. Masa ludzi, gdyby stanęła przed Panem Bogiem i opowiedziała mu o mnie, to jest po grzybach, to jest po mnie. Ja nie potrafię tego sam zmienić, jestem bezradny. Więc idzie do Pana Boga i mu to wszystko mówi. Oczywiście w skrócie, to jest jedno krótkie zdanie, Boże, miej litość dla mnie grzesznika, ale w tym to wszystko się wyraża. Rozumiemy, że jego modlitwa nie jest teoretyczna. Tak jak czasami usprawiedliwiamy w sposób naprawdę arogancki nasze grzechy, mówiąc, no Boże, no ale cóż, no nikt nie jest święty, prawda? No wszyscy jesteśmy słabi, oj, no cóż takiego. On tego nie robi. On mówi, tak, ja jestem grzesznikiem, bo zrobiłem to, tamto, siamto, wamto i nic z tym nie mogę zrobić. Nie mogę tego zmienić, chociaż naprawdę bym chciał. Gdybym dziś miał wybór, gdyby jakimś cudem cofnąć mnie do tamtych wydarzeń, nie chciałbym się tak zachować, jak się zachowałem. Ale jest za późno. I on wierzy, że Pan Bóg jest jedynym, który może to zmienić. Kiedy mówi, miej litość dla mnie grzesznika, sądzę, że nie chodzi tylko o to, że wpuść mnie do nieba albo przebacz mi, ale napraw też moje błędy. Uratuj mnie w znaczeniu te wszystkie rany, które zadałem, Ty uzdrów, bo ja nie jestem lekarzem. Jestem mordercą czy kimś, kto rany zadaje, ale lekarzem już nie. I faktycznie Jezus mówi, że On odszedł do domu usprawiedliwiony, czyli otrzymał łaskę, a jeśli byśmy przyłożyli to do pierwszego czytania, to można powiedzieć, że to Jego modlitwa dotarła do nieba, do Pana Boga, tak mówiąc troszkę jakby do dzieci, tak obrazowo. Natomiast modlitwa faryzeusza była pełna jego samego i jakby przez to była za ciężka. Nie była w stanie do Pana Boga dotrzeć, więc i łaski on nie otrzymał. Myślę więc, tydzień temu też pamiętacie, była liturgia słowa o modlitwie, kiedy walczył Jozue, Mojżesz się modlił, a Pan Jezus mówi, że trzeba się modlić zawsze, nie ustawać, ta wdowa, która przychodziła do niesprawiedliwego sędziego. I dzisiaj jakby idziemy krok dalej. To już nie chodzi o to, żeby się modlić, bo to jest już jasne dla nas, przynajmniej od zeszłego tygodnia. Natomiast Pan Jezus mówi, kiedy się modlicie, to wasza modlitwa może być ładna, tak jak modlitwa faryzeusza. To jest modlitwa zupełnie porządna. Natomiast może być tak, że modlimy się wskazując na własne dobro. Tak jakbyśmy byli w stanie je wyprodukować zupełnie niezależnie od Pana Boga. Więc ja tak sobie zawsze myślę, że faryzeusz idzie do Pana Boga jakby do równego sobie, z którym się dzieli, co zrobi, jakby mu opowiada, jak koledze na piwie, prawda? Siedzimy i on mówi, słuchaj, no ale mi się udało w zeszłym tygodniu to i to zrobić. Kurczę, fajnie, naprawdę. I on jakby opowiada Panu Bogu, mówiąc mu tym samym, że no jest zupełnie w porządku, że jest już zupełnie super. Natomiast celnik przychodzi, nawet Jezus określa ich położenie na terenie świątynnym, że celnik stał gdzieś tam zupełnie z boku czy z tyłu i mówi, no ja nie mam nic, Panie Boże, czym mógłbym Cię oczarować, czym mógłbym Cię zachwycić. Nie mam nic, co by przemawiało za mną. Mam tylko Ciebie. Mam tylko ufność, że Ty masz miłosierdzie, że możesz mnie ratować. Więc Jego tak naprawdę nie obchodzi ten faryzeusz. Albo obchodzi Go w tym sensie, że uznaje się za gorszego od Niego. Nie wymienia Go w ogóle w modlitwie, ale to stanie z tyłu pewnie by to sugerowało. Że wolał stać z tyłu, żeby nie podchodzić gdzieś tam bliżej, żeby nie rzucać się w oczy. I to, co jest chyba trudne, przynajmniej dla mnie, no to jest takie nie budowanie na swoich osiągnięciach, nazwijmy to ogólnie, obojętnie co by to było. Czy opinia ludzi, czy to, co ja faktycznie robię, czy to, co myślę, że robię, to już nie ma znaczenia, ale no, to jest dla mnie przynajmniej zachęta, która płynie z tego słowa dzisiejszego, żeby uczyć się budować na tym, kim jest Pan Bóg, a nie ja sam. Co absolutnie nie sprawia, że mam robić mniej, wręcz przeciwnie, ale nie mam budować na tym, co robię, czyli nie ufać, że moje działania sprawiają, że jestem kimś lepszym, szczególnie od innych. Bo nie robię dlatego, żeby coś tam zyskać, tylko robię dlatego, że już zyskałem miłość Pana Boga, już zyskałem Jego przebaczenie, już zyskałem Jego łaskę wcześniej i moje działania są odpowiedzią na to, co On robi, a nie udowodnieniem komukolwiek, że jestem dobry, czy zarobieniem na łaskę Pana Boga.
Niech Pan obdarzy was pokojem. Amen.